Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Bardzo słonecznym vlogu. Dzisiaj idziemy na plażę. I co prawda takie pierwsze plażowanie z Liamkiem mamy już odhaczone. To kilka pierwszych plażowań. Tak, ale dzisiaj teraz to będzie pierwsze plażowanie. Z prawdziwego zdarzenia, bo zabieramy ze sobą nasz nowy koc plażowy. Namiot kupiliśmy. Nie doszło nam jeszcze koło dla Liamka. Nie doszło dlatego, że wczoraj o 20 zamówiłem. No, ale miałeś wcześniej to zrobić, więc oczywiście no. Owszem. Jeżeli macie coś zrobić i wiecie na przykład, przypomniało wam się, że musicie coś zrobić teraz, róbcie to teraz faktycznie, bo odłożycie to na za tydzień. Zamówiliśmy ostatnio taki koc. Wiecie, taką walizeczkę, kocyk. To jest śmieszne, bo my mieszkamy nad morzem, ale nigdy nie byliśmy tak naprawdę przygotowani na prawdziwe plażowanie. Zawsze zabieraliśmy jakiś zwykły koc z domu albo ręczniki. Parawan to w ogóle kupiliśmy, nie wiem, 4 lata temu. I mamy taki duży namiocik. I oglądaliśmy specjalnie filmik, jak się go składa, bo uznaliśmy, że na pewno sobie nie poradzimy i dobrze, że go nagrali, że go obejrzeliśmy. Ale właśnie tak jak Okcia mówiła, że nigdy nie mieliśmy takiego pełnego ekwipunku na plażę i zauważyliśmy taką zależność, że ci, którzy przyjeżdżają tutaj na urlop, mają ze sobą na plażę wszyściutko, o czym mogą pomyśleć. Wszystkie rodzaje. Właśnie, a my bierzemy tylko i wyłącznie ręcznik, żeby było na czym się położyć i coś do żarcia. I nigdy nie mieliśmy więcej takich rzeczy. I zapewne gdybyśmy mieszkali w innych częściach Polski i przyjeżdżali tutaj, to na pewno nasz wyjazd wyglądałby tak, że całe auto byśmy mieli w akcesoriach plażowych. Tak, ale już planujemy kupić, jak to się nazywa? Dragon Wagon. Tak, my to nazywamy Dragon Wagon, ale no to jest, wiecie, no na pewno wiecie, to są takie wózki, do których ładuje się dzieci, rzeczy, wszystko naraz i można fajnie jeździć, bo domyślam się, że tego osprzętu plażowego zaraz będziemy mieli tonę, bo zaraz dojdą jakieś zabaweczki dla Liamka, jak on już będzie korzystał z tej plaży, a ja nie będę wołem zaprzęgowym, żeby wszystko ciągnąć. Będziesz koniem za to. Będę ciągnął tą karocę. Tak, wolę właśnie taki wózek iść i ciągnąć taki wózeczek, niż jeszcze być obładowany torbami i do tego jeszcze spacerówka dla Liamka czy tam coś i wszystko tak pchać. A Gosty? No niedługo będziesz od nas uciekał. Co ty na to? Chętnie. I jesteśmy. Patrzcie, mamy cały nasz ekwipunek. Jest z nami wariacik mały, jest z nami duży wariacik. No ale fajnie, nie? Fajnie? No, rozłożyliśmy się i było to... Nie, rozłożenie to nie był żaden problem. Problem będzie ze złożeniem nie tylko tego namiotu, ale na pewno też tego koca. Z racji takiej, że trzeba go ładnie i sensownie złożyć, żeby się zmieścił, bo wiecie, to jest taki zamykany, tam macie takie zamknięcie. Więc no, zaczynamy plażowanie. Kurde, powiem aż... Tak, plażować można. Chowamy się tutaj, co tu jest? Jedzenie. Można się tutaj schować, tutaj wywietrznik otworzyć w jakiś sposób. Wow. A to nie miała być moskitiera? Nie, no to miał być wywietrznik, to nie. To w innym, co patrzyliśmy, miała być moskitiera. I ja tak mogę plażować, schowany od słońca, mogę sobie siedzieć. O, słońce nie przeszkadza mi, żeby patrzeć w telefonie. Kurde, od dzisiaj lubię plażować. What you're made for, and there's nothing that is too late for. Out of the cold into my warm hand, in the sun, it's already begun. You are my one, with a simple mind, we should find some more time. Basen. Jeszcze raz jesteśmy tutaj, znaczy ja jestem pierwszy raz, Okcja już kiedyś była tutaj na tym basenie radisonowskim, hiltonowskim, ja tego jeszcze nigdy nie byłem. Powiem wam, że jest całkiem ciekawie, aczkolwiek byłem przekonany, że to jest większe. Tak, ja też byłam przekonana, że to jest większe. Ale gdzieś tu były kiedyś zjeżdżali, gdzie one są? Chyba trzeba gdzieś indziej przejść, wie? Czyli to jest większe, tylko my jesteśmy w jakiejś w części dla maluszków może i emerytów. Może, może. Kąpiemy się. Ciao, ciao! Fajnie jest? Lubisz basen, co?
A tu jesteśmy na części dla... O, będziesz musiał... Idziemy tam właśnie. Idziemy zjechać. Dzień Bóg, gdzie znamy. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up a lot of friends, fill up the car till it bends because we wanna. We wanna. Yeah, we just wanna have fun. The trunk's full of wine. We're gonna stay up, have the time of our lives. The night is young, don't need anybody else. Jesteśmy już po i zobaczcie, jaki głodny po basenie wyciągnęło, tak? Głodny teraz jestem, no, mama daje taki fajny musik. O, ja sam bym takiego musa wciągnął, gościu, mówię ci. To, no jakby co? Nie no, szkoda, przecież taki musik to on kosztuje, nie wiem, piątkę, coś takiego? Tak, tak. No, a są identyczne musiki, prawie identyczne, z jakiegoś kubusia czy z czegoś i one kosztują z dwójkę, to wiecie, to lepiej tamto, a to mi szkoda kasy, bo tamto mogę dwa kupić, albo trzy, nie? No, dobra, wciągaj, gościu, i jadziem. Nom, nom, nom. O, Ksia do mnie z tekstem, masz, dojedz sobie. Tutaj ja to masz. Tutaj nic nie ma. Trochę jest. Ale nie dziwię się, że tak się zajadał. Dobre. Całe opierdzielił. Bez cukru. Dobre, no. Bez cukru? No. Polecam, jak ktoś nie próbował nigdy takich rzeczy, strzelić sobie warto. Jezu, przecież nie zapytałem ciebie o zdanie, proszę stać. Jak ci się podobało tam, gdzie byliśmy, co? Fajnie było? Fajnie było? Fajnie było, no! On jest wielkim fanem, właśnie wchodzenia do wody. Tak, i doszło nam w końcu to koło, więc następnym razem jak pójdziemy, to jest ze sobą. No, no, koniecznie, koniecznie, właśnie mamy takie fajne koło, ale jeszcze nie mieliśmy okazji go napompować, a teraz w sumie nie wiedzieliśmy, czy można wchodzić, czy nie można wchodzić z rzeczami swoimi do basenu, ale się więc okazuje, nie wzięliśmy. Tak, bo inni za to się nie krępowali i wzięli. My się krępowaliśmy, nie wzięliśmy, nie mieliśmy. To my jesteśmy bardzo bezproblemowymi ludźmi. Jesteśmy. Staramy się być przynajmniej i nie lubimy generować tak. Ewentualnego problemu i takiej sytuacji nie za fajnej. No tak, staram się unikać takich rzeczy. W każdym razie basenik jak na świnoujskie standardy fajny. My wzięliśmy sobie godzinkę, to było troszkę dla nas za mało, ale z drugiej strony to mogło być już wystarczająco dla takiego małego bimboszka. Ale ja tam byłam też na saunach kiedyś i też są super, polecam. Jest tam dużo rzeczy, na przykład są zjeżdżalnie, na które nie trafiłem. Bo jak wykupiliśmy sobie godzinę, to jak zanim weszliśmy do wody, to już minęło 20 minut. Przygotowanie się i ale małego. Ale jest opcja godziny lub trzech. No trzy to przecież byśmy nie wysiedzieli. No nie, no to też za długo dla niego, tak nam się wydaje. Dopłacimy, bo tam na minutę się później płaci. No ale udało minutę nam się za złotówkę. No właśnie, więc słuchajcie, 20 minut się przebieraliśmy, weszliśmy do wody i byliśmy 25 do 30 minut ogólnie tam na basenie i zaczęliśmy się zwijać, żeby nam nie policzyło nie wiadomo ilu. Jeszcze 10 minut moglibyśmy posiedzieć w wodzie, już dłużej dla niego to nie. No, 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 w każdym razie do tego właśnie nie było nam dane skorzystać z niczego innego, co tam było, bo szkoda nam było czasu, chcieliśmy go spędzić razem, a nie tam zjeżdżać na jakichś marnych zjeżdżalniach. Co ty tam masz, Kasperek? Patrzcie, co mamy. Jas! Wiecie co, bardzo... No. Okcia kiedyś, pamiętam, kiedyś, to byliśmy na studiach, czy w ogóle przed studiami, bardzo marzyła o Instaxie i zawsze, pamiętam, suszyła mi głowę w Poznaniu, jak przychodziliśmy przez żebym te galerie. Chciała, nie? I właśnie tak, były takie te i że chciałabyś. A ja patrzę tam, idę, to przy niej mówię, o nie. Tak, i słuchajcie tego. My to jesteśmy tacy, że właśnie jak sobie coś wypatrzymy, to tak bardzo długo zajmuje nam ostatecznie kupienie tego, o ile w ogóle.
No nie jesteśmy zbyt rozrzutni, ale to chyba nawet nie chodzi o to. My po prostu jakoś tak ignorujemy swoje potrzeby czasami i zachcianki. No i teraz zaczęliśmy planować roczek Liamka. Co prawda jeszcze dużo czasu, to wam opowiemy chyba już w domu. I kupiliśmy Instaxa na jego roczek, rozumiecie to? Wymyśliliśmy sobie, że na jego roczek chcemy mieć Instaxa i to był powód, żeby go kupić. Tak, tymczasem... chcemy mieć miejsce z Instaxem, tak. Że każdy będzie mógł sobie podejść z bimboszkiem na rękach, strzelić sobie focie i sobie tą focie wziąć. Tak, w skrócie. A to, że ja przez x lat chciałam Instaxa, było nieistotne w ogóle. Nie kupiłam go sobie, Kapi mi go nie kupił, nie. Po prostu... Całkowicie odcięliśmy tą potrzebę, tak. Czy chęć a tutaj... tego. Kupujemy. I najlepsze jest to, że oboje pomyśleliśmy, nie gadając na ten temat, oboje pomyśleliśmy, tak. Że chcemy zrobić takie miejsce. I tak samo było z GoPro. Chcieliśmy GoPro, myśleliśmy sobie, a tu będziemy mieć na basen, na dworze. Fajnie by było mieć. Tak, nie kupiliśmy. Liamek się urodził i szedł na pierwszy basen, kupiliśmy dzień wcześniej. Polecieliśmy od razu. Okej, wracając do roczku Liamka, to jest śmieszna sprawa, bo on roczek ma dopiero za pół roku, więc szok, że my w ogóle mówimy na ten temat, bo my zazwyczaj wszystko robimy na ostatnią chwilę. A tak się złożyło, że stwierdziliśmy, że musimy jakby szybciej wybrać termin, bo rodzice Kapiego, właściwie zrobiliśmy to tylko i wyłącznie ze względu na rodziców Kapiego. Oni dużo podróżują, więc uznaliśmy, że musimy jakby szybciej wybrać termin, bo Liamek ma roczek w grudniu, ale my będziemy go robić w listopadzie. Nie chcieliśmy robić w grudniu, żeby to się nie nakładało ze świętami. No wiecie, to jest ciężki miesiąc dla wielu osób, więc to by było bez sensu po prostu. Nam też to jest na rękę, że będzie w listopadzie. No i tak sobie pomyśleliśmy, że wiecie, no jakby musimy dać znać wcześniej, no bo rodzice Kapiego mogą sobie pojechać na przykład na wakacje w listopadzie z myślą, że roczek będzie w grudniu, co nie? Więc stwierdziliśmy, że dobra, wybierzemy termin, damy im znać i tyle. No, no i tak zrobiliśmy, wybraliśmy termin, daliśmy znać, tak się złożyło, że już wszystkich powiadomiliśmy, że jest wtedy roczek i zaczęliśmy już wszystko sobie organizować, zamawiać. Ja przeglądam wszystkie inspiracje związane z tym, co chcę, żeby tam było, jak żeby to wyglądało, także naprawdę jestem z nas dumna, bo rzadko się zdarza, że jesteśmy tak zorganizowani z takim nigdy wyprzedzeniem. Nigdy się nie zdarza, chciałam powiedzieć. To jest pierwszy raz, kiedy się zdarzyło. True. W ogóle to zmotywujcie mnie, proszę, bo za każdym razem, jak przechodzimy pod moim fryzjerem, to Kapi mi mówi, chodź, miałaś iść się zapisać, pamiętacie vloga z maja, gdzie powiedziałam, że tak, coś tam zmieniłam, ale to jeszcze nie jest efekt końcowy. No i do tej pory nie postawiłam nogi u fryzjera, żeby kontynuować ten efekt. Więc ale może... jutro. Tak, obiecałam Kapiemu, że jutro pójdę. On mnie dzień w dzień z tym męczy, a ja nie wiem. Jutro ja jest... już jest koniec męczenia, będziesz wciśnięta tam. Tak, a propos naszej organizacji i zwlekania ze wszystkich. Więc tu mamy Instaxa, niestety nie przetestujemy go, bo wkłady jeszcze nie przyszły. Lipa, że nawet nie dają ze dwóch sztuk, żeby sobie przetestować. No trudno. A między innymi tutaj jest zamówienie na jesień dla Liamka, więc chętnie pokażę wam, co upolowałam dla niego na wyprzedażach, bo upolowałam w H&M-ie i w Zarze. Więc z Zary taką czapeczkę mu upolowałam. Na promocji była, nie wiem, za 20 zł chyba. Także wydaje mi się, że to jest spoko cena za czapeczkę. Tutaj jest taki kardigan, cieniutki. Jezus, dosyć, kardigan. Sweterek w rozmiarze 74, więc takie bardziej na teraz. I on też kosztował chyba maksymalnie 30 zł, na pewno nie więcej, więc też super promocja. Potem taka słodka bluza, bardzo się podoba Kapiemu, to chyba twoja ulubiona z tego zamówienia. Chyba tak. W rozmiarze 80, więc już tak troszeczkę na większego bąbelka. I ostatnia bluza, taka... No, nie mam nic więcej do powiedzenia na ten temat. Też jest w rozmiarze 80 i kosztowała 25 zł na promocji, tak jak ta poprzednia. W tle gra pianista i śpiewa piosengarz. Teraz zamówienie z H&M-u. Zamówiłam mu takie skarpetki z domieszką wełny, ale widzę, że są bardzo duże, chociaż w sumie takie grube skarpety to nie wiem. Wzięłam je z myślą do spacerówki na jesień, zamiast jakichś bucików. Potem taka koszuleczka kosztowała całe 9 zł, więc super. Chyba tylko mi się podoba. Potem dwa takie sweterki były razem w zestawie, ale nie pamiętam, ile kosztowały. I na koniec chyba najsłodsza rzecz z tego zamówienia akurat. To taka kurteczka. To jest pierwsza kurteczka Liamka. Jeszcze mu żadnej nie kupiłam. Ani zimą nie miał, ani wiosną, więc jestem zakochana. Dziecko śpi, więc mamy czas dla siebie,
a oglądamy, myślę, że content, którego się po nas nie spodziewacie, bo nigdy o tym nie mówiliśmy, ale raczej często wspominaliśmy, że my sami vlogi rzadko oglądamy. No prędzej ja, ty na przykład niekoniecznie. Nie. Ale za to wspólnie lubimy oglądać taki survival i tak dalej. I tutaj oglądamy... Takie, no, nawet jeżeli to nie jest survival, tak, to jest takie przeżycie. Tak, coś gdzieś podróże, takie dzikie i tak dalej. No różne rzeczy związane właśnie niekoniecznie z vlogami. Tu mamy na przykład Odyna. Jeżeli ktoś z was ogląda też Odyna, dajcie znać. No to jest właściwie poszukiwacz, detektorysta, który tak. Jeszcze sobie jeździ po Lubimy go oglądać, lubimy czasem. Sobie z nim siedzieć w kamperku jego, szukać skarbów, więc oglądamy do końca ten odcinek, a potem robimy sobie godzinę książki. Zaczęliśmy coraz bardziej korzystać z momentu, kiedy Liamek śpi, a my jeszcze nie. I wiecie, robimy rzeczy, które lubimy. I na przykład Kapi czyta książkę. Ja nie lubię czytać książek, ale... Polubiłeś ostatnio. Nie nazwiesz się fanem czytania książek, ale to jest już druga książka w ostatnim czasie twoja, więc to sukces. To jest sukces. Ja w moim życiu nie przeczytałem żadnej książki, to jest pierwsza. Nieprawda. Nawyki warte miliony. Tak. A ja czytam... Jestem żoną szejka. No, czyli takie klasyczne, jak były te jak dziewczyny z Dubaju. Nie, to nie samo. Jest to samo. Mm-mm. Wszystkie lecą na to, to jest niesamowite, że każda z dziewczyn czy kobiet się oszukuje. Ale koniec końców lecą na to samo. Na szejków? No, na śniadych księciów z Dubaju. Mój pierwszy crush w gimnazjum był śniady. Miał taką śniadą karnację. Dobrze, że jestem takim Meksykańcem, to tak prawie, nie? Okcia oddała mi aparat, powiedziała, że mam się teraz pożegnać, więc kończymy tego vloga, my będziemy zaraz właśnie czytać sobie książeczki, pójdziemy spać. Trzymajcie kciuki, żeby ta noc wyglądała dobrze, żeby można było się w miarę wyspać. A was zapraszamy na następnego vlogasa, który wyjdzie pewnie kiedyś tam, ale na pewno wyjdzie. Patrząc na naszą ostatnią częstotliwość, nie za szybko. Tak patrzyłbym między 10 a 2 tygodnie. Tak mniej więcej, 10 dni, 2 tygodnie będzie następny vlog. W tym miesiącu wyjdzie. Bye. So you're in a hurry.